Jeżeli pani może, o powtórzenie pytania pod adresem pani Wasilewskiej. Proszę bardzo. Miesiąc temu na sesji prosiłam panią o przesłanie dwóch dokumentów podpisanych przez autora dokumentu. Chodziło o informacje, czym zajmowały się grupy porządkowe i Zieloni Miejskiej, o czym mówiła pani miesiąc wcześniej. Chciałam mieć to w formie dokumentu podpisane. I drugi dokument prosiłam panią o informację, ile osób korzystających ze wsparcia w CIS-ie, w jaki sposób znalazło zatrudnienie, o czym też pani mówiła, ale chciałam mieć to w formie dokumentu. Nie otrzymałam jednego i drugiego dokumentu od pani. Chciałabym zapytać. Po pierwsze, tu podałam to chyba w protokole, jest, jeżeli pani z tej osób znalazło zatrudnienie, ale nie tylko ścisłą, więc projektu to są osoby. Natomiast drugi dokument, to jest dokument fundacji, fundacja powinna go podpisać. W związku z tym proszę zwrócić się do prezesa fundacji o podpisanie tego dokumentu. Ja otrzymałem dokument niepodpisany, jako wiadomość dla mnie do wiadomości. Więc jeżeli pani chce uzyskać podpisany, proszę zwrócić się do fundacji o podpis. A pani w tym projekcie uczestniczy? W jaki sposób? Ja jestem koordynatorem projektu, ale ja nie odpowiadam za CIS, odpowiadam za CIS. A partner odpowiada za CIS. W związku z tym proszę zwracać się o podpisanie tego dokumentu do jednostki, która za to odpowiada. Ja nie robię grafików tego projektu i za CIS nie odpowiadam. Odpowiadam tylko i wyłącznie za Klub Integracji Społecznej. Dobrze, a kto jest prezesem CIS-u? Prezesem fundacji. Prezesem fundacji jest ksiądz dziekan Jowczak. Dobrze, dziękuję. Proszę. A drugi dokument, o który pani drugi pisze? Dokument, przepraszam, podpiszę go i pani prześlę na maila z tego względu, że po prostu zapomniałam o tym przy nawale pracy. Odnośnie osób zatrudnionych. Jeżeli się poważnie traktuje rozmówcę i ma się dużo na głowie, to się zapisuje prośby, które są składane. Jeżeli ja proszę o coś i widzę, że pan burmistrz na komisji zapisuje, o co go proszę, to dzisiaj otrzymałam taką odpowiedź, ale jeżeli ja miesiąc temu zwracałam się do pani z prośbą i pani tego nie zapisała, no to ja czekałam miesiąc czasu i dzisiaj muszę, pani jest ściągnięta, ja tu jest przerwa z powodu radnej, która znowu czegoś docieka, a pani mówi, że pani zapomniała, no to... No, proszę pani, każdy ma różne rzeczy i różne obowiązki w pracy. Ja nie mam jednej rzeczy, którą muszę odpisywać pani radnej, bo jest naprawdę wiele pilniejszych rzeczy, które trzeba robić, a dziś spóźniłam się temu na sesję, dlatego, że załatwiałam miejsce w szpitalu dla jednej z pani. I dla mnie było priorytetem pomóc tej kobiecie załatwić miejsce w szpitalu w Warszawie i dlatego przyszłam trochę później. Przepraszam. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi w tym punkcie? Proszę bardzo, pan Danisota. W punkcie dokumentu, który mamy przegłosować i zaopiniować odnośnie oceny zasobów pomocy społecznej za 17 rok, chciałabym zapytać o taką informację ze strony czwartej tego sprawozdania, gdzie mowa jest o liczbie mieszkań komunalnych w zasobie gminnym, gdzie w 2015 roku wskazuje się, że było takich mieszkań 63, a prognozę robimy na 60 mieszkań. Jeżeli przykład pani niepełnosprawnej mieszkanki Lidii Werbowskiej i innych mieszkańców oczekujących na takie mieszkanie dowodzi, że jest silna potrzeba zwiększenia tej liczby, to ja chciałabym zapytać panią dyrektor, co jest powodem tego, że my zmniejszamy, przewidujemy mniejszą liczbę zasobów mieszkaniowych niż była w 2015 roku. W związku z tym, że osoby, które zamieszkują mieszkania komunalne, mogą je wykupić na własność. Tak jak teraz bodajże gdzieś uchwała chyba będzie podejmowana odnośnie sprzedaży jedynego naszego lokalu. Na podstawie tego zmniejszamy, prognozujemy zmniejszenie liczby mieszkań. Nie na podstawie czego innego, tylko wykupu mieszkań komunalnych przez osoby, które w tych mieszkaniach mieszkają. A jaki będzie wskaźnik, jak zwiększyć liczbę mieszkań, w którym miejscu? Pisze pani o tym, że ta liczba mieszkań zwiększy się, żeby była lepsza dostępność dla osób potrzebujących? Proszę państwa,
tu w tym nie mamy takiej prognozy, żeby opisywać, żeby zwiększać mieszkanie komunalne. Zwiększenie mieszkań komunalnych to jest zasób gminy i tutaj po prostu trzeba mieć tereny inwestycyjne, na których by budować to mieszkanie komunalne. Takiej wiedzy na ten temat nie miałam, czy mamy takie tereny, żeby budować mieszkania, czy nie. Ale jeżeli będziemy, jest taka, że sprzedajemy mieszkania komunalne, one co roku będą się zmniejszały, zostaną nam wtedy tylko mieszkania socjalne. Jeżeli osoby zechcą wykupić te, które zajmują mieszkania komunalne, bo jest taka, taki przepis na to, że mogą je kupić. Bardzo. Proszę bardzo, proszę naprawdę trzymać się tego przy... krotnego zabierania. Ja mogę jedno, ale niech Pani da mi dokończyć, dobrze? Niech Pani da mi dokończyć. Proszę, żeby trzymać się tego trzykrotnego zabierania, tak formułować swoje myśli, pytania, żeby można było uzyskać odpowiedzi zadowalające Panią w tej sprawie. Na tej samej stronie czwartej mamy w rubryce infrastruktura społeczna informacje o liczbie dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku. I jeżeli widzimy, że w roku 2016 64 miejsc jest 64 miejsc utworzone, jest brakujących, utworzono jedną grupę żłobkową 25 liczącą 25 osób. To jakim, proszę mi wytłumaczyć, jak to jest wyliczone, że tylko dla 8 dzieci brakuje miejsc w żłobku, bo z matematyki to wychodzi, że 39 powinno być tu po prostu zamiast 8 tych dzieci. Te 64 miejsca to są również, tam podane to były 64 miejsca. W tym roku to jest razem z klubem Malucha, który na terenie naszej gminy istnieje. To nie są same żłobki. Dane te, które są wpisane o brakach, zebrane są przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ze żłobka i z klubu Malucha, że tyle jest miejsc brakujących. Czyli... myśmy tego nie brali z głowy. To są dane zbierane od instytucji i dane, które są wstawiane przez GUS. No, czyli Pani Dyrektor tutaj na sesji chce powiedzieć mieszkańcom Łabrze, jedynie 8 osób, 8 dzieci nie po prostu taki, bo tu mamy, mowa jest o roku 2017 i 2018 roku, gdzie jest określona ta liczba dzieci, którym nie przyznano miejsc w żłobku, jest 8 dzieci, tak? Tylko nie otrzymało tych miejsc. Proszę Pani, nie wiem, ile osób nie otrzymało, nam podano takie dane, przecież ja nie chodzę i dane za Pani Dyrektor jednej czy drugiej nie zaglądam i nie patrzę. Jeżeli pracownik zwracał się i przekazywał o podanie takich informacji, takie informacje otrzymał, w związku z tym te informacje są tak stawione. Nie wiem, ile tych miejsc dzieci nie otrzymało. To ja chciałabym zadać następne pytanie z tej samej strony, gdzie mowa jest już z kolei o liczbie miejsc w przedszkolach i liczba miejsc dzieci w przedszkolach jest cały czas na tym samym poziomie. W roku 15, 16 i w 17, 18 i w prognozie. No i jeżeli my tutaj wiemy, że zwiększyła się właśnie, mamy po prostu nową placówkę, a mamy określoną tą samą liczbę dzieci przez od 15 do 18 roku i planowana jest taka sama liczba dzieci, więc no nie wiem, czy to jest wiarygodna informacja, skoro nie zmienia się od 15 roku. Ta liczba, gdzie mamy właśnie klub Malucha i nowe miejsca. Tak jak tam jest zabrakło, to tutaj co powinno się zmienić, jest na tym samym poziomie wpisane. Więc jeszcze raz powtarzam, te wszystkie informacje dotyczące placówek na terenie czy szkół, czy przedszkoli, czy żłobków zbierane były od dyrektorów szkół. Tu są też grupy przedszkolne w szkołach ujęte, także ja nie potrafię Pani wytłumaczyć. Szanowni Państwo, rzeczywiście, no ja przepraszam, mam trudność ze zrozumieniem Pani Radnej jakby wniosku, pytania, uwagi. Proszę Państwa, ocena zasobów jest za 2017 rok, za cały rok. Natomiast jeżeli chodzi o rok szkolny, to jest to, co często przy kwestiach oświatowych mówimy. Rok szkolny zaczyna się 1 września, kończy się
31 sierpnia. Taki jest okres ten rozliczeniowy szkolny czy przedszkolny. I proszę Państwa, te dane, które znajdują się w ocenie zasobów, one są, rozumiem, generowane, prawda? Podawane dane statystyczne i generowane. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca czy w żłobku, czy w przedszkolu, proszę Państwa, inne są wolne miejsca, inne jest zapotrzebowanie, na przykład w maju, kiedy się zaczyna, w kwietniu, maju, kiedy zaczyna się rekrutacja, bo wtedy rzeczywiście wygląda tak, że brakuje miejsc w przedszkolach czy w żłobkach, natomiast diametralnie inaczej wygląda na koniec roku, bo wtedy okazuje się, że rodzice, czy dzieci w żłobku, czy w przedszkolu rezygnują z różnych to powodów. Nowe osoby się pojawiają, dlatego proszę Państwa, zależy na jaki moment my przygotowujemy te dane statystyczne, to one co innego obrazują, dlatego na to trzeba często nakładać jeszcze sytuację, którą mamy w danym momencie. Niemniej jednak Pani Dyrektor ma obowiązek przygotować ocenę zasobów w takim kształcie, z takimi danymi, jakie są podawane. Niemniej jednak o przedszkolach i o żłobkach myślę, że bardzo wyraźnie i bardzo mocno rozmawiamy przy okazji informacji oświatowej, która jest omawiana w październiku. Możemy także rozmawiać o tym, czy w maju, czy w czerwcu, kiedy się kończy rekrutacja, ale proszę Państwa, naszym celem, jeżeli chodzi o samorząd gminy, jest zapewnienie takiej ilości miejsc w żłobkach, która wypełni te podstawowe zapotrzebowania, a nie będzie miejscami na zapas, tak? Bo te miejsca wtedy generują, proszę Państwa, koszty. Teraz rzeczywiście odpowiadając na potrzeby rodziców, Stowarzyszenie Kulturysta zdecydowało się zwiększyć bazę żłobkową i będzie oferowało od września 35 miejsc. My w naszym żłobku także mamy miejsca, ale proszę zauważyć, jeżeli są miejsca przedszkola, to 2,5-latki także mogą pójść do przedszkola, czyli mogą zrezygnować ze żłobka, prawda? Zatem proszę Państwa, to są tutaj dane statystyczne podawane w ocenie zasobów, które całościowo według przepisów są, natomiast sytuacja dotycząca miejsc żłobka czy przedszkola zmienia się dynamicznie, niemniej jednak naszym zadaniem jest zapewnienie dla wszystkich dzieci chętnych miejsc w przedszkolach i w żłobkach. Dziękuję bardzo Panie Burmistrz. Proszę bardzo Panu Przewodniczącemu Jarzewskiemu. Jeżeli to jest nasz cel, to dlaczego nie skorzystaliśmy sami z programu Maruch Plus? Mając budynek gimnazjum, który teraz przeznaczyliśmy do Stowarzyszenia Kulturysta, mając kuchnię i mam jakby pomieszczenia czy zabezpieczenia lokalowe, mieliśmy napisać ten wniosek. A dlaczego mieliśmy przeszkadzać i nie dać możliwości, żeby stowarzyszenie nasze lokalne też mogło skorzystać z rozszerzenia działalności, którą prowadzi od wielu lat? Dlaczego nie mieliśmy im to zastopować? Na niektórych stowarzyszeniach się stopuje pewne rzeczy. Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Szkowski. Panie Burmistrz, czy to nie jest zadanie gminy? Jest zadanie gminy, realizacja zadań gminy jest wykonywana poprzez jednostki własne lub poprzez zlecanie wykonywania tych zadań innym organizacjom, takim jak również stowarzyszeniom. Proszę bardzo, Pani Radna Micota. Z tego sprawozdania jeszcze na 23 stronie jest informacja, czytam, odnośnie Dziennego Domu Pomocy, gdzie w 2016 roku roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek jest 195 tysięcy. Ma w prognozie wzrosnąć do prawie 300 tysięcy, gdzie liczba osób, miejsc w placówce ogółem w prognozie zmniejsza się z 35 do 30. Z jakiego powodu mają zwiększyć się koszty utrzymania dziennego domu, skoro liczba miejsc w tej placówce ma się zmniejszyć? 2016 rok, dzienny dom senior działał 2 miesiące, listopad i grudzień, plus wyposażenie. Następne lata działa już cały rok. W związku z tym te koszty są zupełnie inne. W 2016 było tylko 2 miesiące działalności dziennego domu senior. A czemu zmniejszyła się ilość osób korzystających? To są osoby, które w ciągu roku też się przyznawane są decyzją. Cały czas jest na 30 miejsc, ale rotacja następuje. Ktoś zachorował, ktoś ten i w związku z tym to są wydawane decyzje w ciągu roku, na przykład 38, ale cały czas wniosek jest składany na 30 miejsc.
I w tym roku będzie też rotacja zmieniała, bo chodziła osoba do marca, następna osoba przyszła od kwietnia, osoby wyjeżdżają, osoby chorują, proszą o zawieszenie, więc wtedy na ten czas, kiedy ta osoba nie chodzi, jest przyjmowana druga. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Jeszcze chciałabym zapytać, tak? Proszę, tylko proszę pan trzymać się tego trzykrotnego zabierania głosu w danym punkcie. Na 22 stronie mamy informacje odnośnie ośrodków wsparcia i w ostatniej rubryce mamy kadrę placówki i liczba osób zatrudnionych jest w 2015 roku 12 osób, a w 2017 ich prognozie na 18 ich prognozie jest 22, czyli mamy prawie zdwojoną liczbę pracowników. Czy może pani to wyjaśnić? Gdzie są placówki wsparcia? Jest kadra, to jest kadra ze Świetlicy, z Osego, ze Świetlicy socjoterapeutycznej, z Dzielnego Domu Senior Wigor i ze Środowiskowego Domu Samopomocy. W związku z tym, że w Środowiskowym Domu Samopomocy zdążyły z więcej kadry na zatrudnienie dla osób ze sprzężeniem zwrotnym, bo tam wymagane jest więcej kadry, dlatego ta kadra się zwiększyła. Ale pieniądze na Środowiskowy Dom wszystkie pochodzą od wojewody. Do tych placówek nie dokładamy. W Seniorze Wigor też pieniądze pochodzą z dotacji własnych, dlatego ta kadra jest taka. Po prostu na drugi rok, jeszcze w środowiskowym roku, na pewno zwiększy się kadry, dlatego że tam dochodzą nowe zadania, nowe schorzenia dochodzą, które po prostu mobilizują do tego, żeby na osobę przypadało więcej personelu. I chciałabym jeszcze zapytać panią o koszty utrzymania jednostki. I to jest na 42 stronie, gdzie całkowity roczny koszt prowadzenia utrzymania jednostki w 2014 roku to był 1 933 000 z końcówką, a w 2018 roku jest 2 443 000. To jest to koszty utrzymania. Całkowity roczny koszt prowadzenia utrzymania jednostki. Strona 42. To jest druga, ta 10-2 tabela. 10-2 tabela. W której pani rubryce mówić? O kosztach. O tabeli 10-2. Tu są wpisane te 2 miliony. Całkowity koszt utrzymania i prowadzenia. To są wpisane zadania własne i zlecone z rozdziału 219. No dobrze. To są 2 400 000. Ja się pytam o różnicę, co było powodem, że od 2014 roku zwiększył się o 500 000 całkowity roczny koszt utrzymania jednostki, gdzie w następnej rubryce czytamy, gdzie liczba osób i w rodzinach, którym decyzją przyznano świadczenia, zmniejszyła się o 500 jednostek, czyli w 2014 roku było 3 500, a w 2018 roku jest 2800 tak jakby tych decyzji, więc jeżeli tu się zmniejsza, a koszt się zwiększa o tyle, to chciałabym panią zapytać o przyczynę. Przyczyny wzrostu tych są tak, tu są wszystkie rzeczy, płace pracowników, pochodne od płac, wszystkie centralne ogrzewanie, opłaty, zakupy, wyposażenie jednostki, wszystkie rzeczy, które wchodzą, to nie są wynagrodzenia pracowników. To jest stały koszt utrzymania budynku, za który ponosimy opłatę. No dlatego ja rozumiem, co to jest koszt całkowity. Tyle, że jeżeli zmniejsza się tak jakby ilość świadczonych usług w stosunku 14 do 18, a zwiększa się o tyle koszt utrzymania jednostki, to chciałabym panią zapytać, czy to jest gospodarne działanie i czy nie należałoby ograniczać koszty utrzymania prowadzonej przez panią jednostki, a nie tak jakby co roku zwiększa się koszt utrzymania. Proszę państwa, to proszę powiedzieć pracownikom, że nie otrzymają podwyżek, nie wypłacimy im 13 i nie będą im się należały wszystkie rzeczy związane z funkcjonowaniem, to na czym pracownicy mają pracować. Papieru mają nie używać, ksero mam nie kupić, komputera nowego mam nie kupić, to na czym pracownik ma pracować. Ja bym wolała powiedzieć dla potrzebujących mieszkańców, że oni otrzymają pomoc z MOPS-u, a nie otrzymują pomoc, proszę pani, z MOPS-u, jaka ustawa gwarantuje, jaka im się należy.
Nikt nie odszedł jeszcze z pliskiem, że nie otrzyma jakiejkolwiek pomocy. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o analizę kosztów, proszę spojrzeć, bo tu mówimy od 14 roku, tak? Do 18. Proszę spojrzeć tylko na jeden wskaźnik. W 2014 roku minimalne wynagrodzenie było 1680 zł. Teraz mamy minimalne wynagrodzenie w wysokości 200. Dziękuję. Świadczenie minimalne, które jesteśmy zobowiązani zapewnić. Proszę bardzo, Pan Sylwester Rzekowski. Ja miałbym pytanie do Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, ja chcę powrócić do sprawy tego Pana z Dębowiny. Ten Pan nabył świadczenia do tego zasiłku stałego w październiku. Otrzymał w marcu, tak? Te 600 zł. Dlaczego to tak długo trwało? Czy będziecie zwracać do października? Bo świadczenia, nabył świadczenia w październiku już, a dopiero w marcu po wielkiej interwencji no, zostały przyznane, że się stały. Nie po wielkiej interwencji, pana, tylko były przyznane przed pana jeszcze interwencji. To dlaczego, ten pan otrzymywał 317 zł, a nie ponad 600? Ja zadaję pytanie. Ale jak, bo miał zasiłek okresowy, który wynosił 317 zł. Ale ja jeszcze raz powtarzam, ten pan nabył... Ale trzeba złożyć podanie, żeby nabyć uprawnienia. Ale proszę, pani dyrektor, wie pani, jaka tam jest sytuacja i wiemy wszyscy, na czele z panią radną Edytą, w którym to okręgu ten pan mieszka, ten pan nie zwróci się osobiście do nikogo. Ten pan nie zwróci się osobiście do nikogo, bo taka jest prawda. I tak czekamy, może za rok, może za dwa, może ktoś zainterweniuje, to no, będziemy do przodu, nie? No tak nie powinno być, pani dyrektor. Macie te opiekunki środowiskowe. Myślę, że takich ludzi jest... Słucham? To nie jest opiekunka środowiskowa. A kto to jest? To jest pracownik socjalny, proszę. Chociażby pracownik socjalny. Pracownik socjalny powinien mieć wszystkich ludzi wyłapanych o takiej ciężkiej sytuacji i finansowej, i zdrowotnej. I od tego są pracownicy socjalni, żeby tych wszystkich ludzi wyłapać i tym wszystkim ludziom pomóc. Pani dyrektor, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, w marcu. Sześć miesięcy. Sześć miesięcy razy 300 zł. To jest suma dla tego pana ogromna. Proszę pana, ja nie będę mówiła, kiedy pan otrzymał świadczenie i w jakiej wysokości, dlatego że jest ochrona danych osobowych. Pani dyrektor, z tą ochroną danych osobowych pani nie żartuje. Ja mówię pani o świadczenia, uzyskał ten człowiek od którego z października. Nie, pan nie wie doskonale. Co pan otrzymał? Ja wiem doskonale. Ja wiem doskonale, bo wiem od tego człowieka, co on dostawał. 317 zł dokładnie. A dopiero w marcu żeście się po wielkiej awantury, że no ogarnęli i raptem 600 zł dostał pan. Ale prosiłbym panie podnoszenie głosu. Styczny ośrodek wystąpił do ZUS-u i prosił, czy pan pobiera emeryturę lub rentę z tych jednostek. Bo to jest niezbędne, żeby otrzymać świadczenie. A dlaczego nie w październiku? Proszę pana, ja nie wiem kto ma, czy nie ma, czy on ma rentę, czy on nie ma emerytury. Zaszedł pracownik, zobaczył, że w styczniu dalej nie ma świadczenia emerytalnego, w związku z tym wystąpił. Z ZUS-u, KRUS-u, nim przyszło pismo, był luty. W połowie lutego, następne dokumenty nie były załatwione, trzeba wszystko złożyć, to są dokumenty na pieniądze. To nie jest to, że kartofle biorę sobie, wsypuję z worka do worka. To wszystko muszą być dokumenty. Pani dyrektor, nie. Panie rady, pozwoli pan, że będę udzielał głosu, dobrze? Ja odwodzę. Ja miałem tylko prośbę, żeby pan nie podnosił głosu. Ja po pierwsze, też nie życzę, żeby pan nie podnosił głosu. To po pierwsze. Po drugie, nie podnoś pan głosu na radnego. Bo to nie jest pana. To jest pana cel. Nie zwracaj pan mi uwagi, tylko przyjrzyj się pan sobie. Co? Proszę pana, niech pan się uspokoi po pierwsze. I pan mnie się uspokoi. I mówi merytorycznie.
A ja dziękuję bardzo. Pana odmywa się Bichna. W związku z tym, że gdyby emocje tak wysoko podniosły się, tutaj pan radny Żochowski już nie wytrzymuje, także bym prosił o zamknięcie dyskusji w tym punkcie, bo choć schodzi tutaj to jakby na tematy poboczne. Także to tutaj chwała pani, radny, to jest bardzo że pan ma zasiłek od MOPS-a, nie od pana Żochowskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest wniosek formalny, tak? O zamknięcie dyskusji, panie radny? Słucham głosu przeciw. Proszę bardzo, pan Żochowski. Proszę państwa, zamykanie dyskusji w tak poważnym temacie nie godzi się dla tej rady. A zrobicie i tak jak chcecie. Macie 15 semaforów. Rączki w górę. Dziękuję bardzo. Kto jest za wnioskiem pana radnego Macieja Bichna, aby zakończyć dyskusję w tym punkcie porządkowo przystąpić do głosowania? Projekt uchwały. Kto jest za tym wnioskiem? Trzynaście głosów za. Kto jest przeciw? Cztery głosy. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Wniosek przeszedł. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok? W wersji przeze mnie odczytanej proszę o podniesienie rękę przed tym projektem uchwały. Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Trzy głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Trzy głosy wstrzymujące. Stwierdzam stanowisko WAFA 14 głosami za, przy 3 przeciw, 3 wstrzymujących przyjął projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. I kolejny punkt porządku obrad, projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania ich wysokości diet sołtysom gminy Łapy. Na początek może odczytam projekt uchwały. Uchwała numer Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustanawiania zasad przyznawania i wysokości diet sołtysom gminy Łapy. Na podstawie artykułu 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1970 roku o samorządzie gminnym Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje. Paragraf 1. Przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Łapy sołtysom ustala się miesięczną dietę w wysokości 160 zł, słownie 160 zł, stanowiącą rekompensatę wydatków wynikających z spełnienia obowiązków sołtysa. Paragraf 2. Pełnienie funkcji radnego Rady Miejskiej w Łapach przez sołtysa nie pozbawia uprawnień do diety. Paragraf 3. Jeżeli funkcja sołtysa jest spełniona przez niepełny miesiąc, wówczas dieta przysługuje w wysokości proporcjonalnej do sprawowania funkcji przyjmując ilość dni w danym miesiącu. Paragraf 4. Ustala się, że dieta naliczana będzie od następnego dnia po wyborze sołtysa do dnia zaprzestania pełnienia funkcji, włącznie z danym dniem, wskutek rezygnacji, odwołania, śmierci lub upływu kadencji. Paragraf 5. Dieta wypłacana będzie wtedy nie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji. Paragraf 6. Wykonanie w Polsce Burmistrzowi, a paragraf 7. Traci moc uchwała nr 43/378/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie ustalenia diet sołtysom. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Sprawa była omawiana w posiedzeniu wspólnej komisji. Proszę pana przewodniczącego Komisji Finansowej rozpatrzyć opinię tej sprawy. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Sprawa została bardzo szczegółowo omówiona na posiedzeniu wspólnej komisji. Nie ma więcej pytań w tej sprawie. Czy macie państwo? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję w tym punkcie obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania wysokości diet sołtysom gminy Łapy w projekcie uchwały przeczytany przeze mnie przed chwilą, proszę o podniesienie ręki do góry. Za tym projektem uchwały.
14 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Nie widzę. Kto się wstrzymał? Sześć głosów wstrzymujących. Stwierdzono, że Miska Włapa 14 głosami za, 3 za, 6 wstrzymujących przyjęła projekt uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania i wysokości diety ołtysą gminy Łapy. I kolejny punkt porządku obrad, to jest 10. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2018-2021. Może tradycyjnie czytam projekt uchwały. Uchwała nr 44/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2018-2021. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 229, artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykułu 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Miejska w Łapach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2018-2021. Ustęp 2. Wieloletnia prognoza finansowa gminy Łapy na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały się burmistrzowi, a paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji. Proszę pana przewodniczącego Komisji Finansowej rozpatrzyć opinię w tej sprawie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Otwieram dyskusję w tym punkcie porządku. Proszę bardzo, pan radny Przemek Kaczewski. Ja bym jeszcze chciał o strefę dopytać, bo ta dotacja też na pierwszą część z warunków było, żeby przede wszystkim działek w ciągu 5 lat. Dobrze pamiętam, czy to nie kończy się w 19 roku, panie burmistrzu? Ale konkretnie pan powie, o co chodzi. Żeby wyprzedać wszystkie działki z pierwszej podstrefy do końca 19 roku. Mm-hmm. Proszę bardzo. Pięcioletni okres, tak? Bo inaczej. No nie, proszę państwa, ten okres dotyczący sprzedaży nieruchomości dotyczy tego drugiego obszaru, który uzbrajamy. Jeżeli chodzi o pierwszy obszar, tam nie ma żadnego ograniczenia. A przynajmniej tylko potrzeba realizacji wskaźników, które mamy zrealizowane, natomiast nie ma żadnego obwarowania dotyczącego ilości, czy powierzchniowo, czy też ilościowo, co do sprzedaży działek. Nie ma takiego wymogu, żeby w określonym okresie sprzedać całość nieruchomości. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Stanisław Rzechowski. Panie burmistrzu, jeżeli nie ma obwarowania do pierwszej podstrefy, a to znaczy obwarowanie do drugiej podstrefy, to do 19 roku mamy sprzedać działki w tej drugiej podstrefie? Nie, proszę państwa. Zasada realizacji projektu jest taka, że po zakończeniu realizacji tego przedsięwzięcia, czyli jak zrealizujemy to uzbrojenie tych terenów, rozliczymy ten projekt, od tego momentu musimy w ciągu 3 lat sprzedać 80% powierzchni tego drugiego uzbrojonego terenu. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Słuchamy jeszcze państwa w tym punkcie porządku obrad. Tutaj pani skarbnik wyjaśniła nam dokładnie ten projekt uchwały mimo swojej choroby. Za to dziękujemy. Myślałem, że teraz pani się troszeczkę lepiej czuje. Widzę, że nie bardzo, ale dziękuję za to, co pani przygotowała. Jeżeli nie ma więcej uwag, zamykam dyskusję w tym punkcie porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani, z panów radnych jest za przyjęciem projektu? Proszę panią, zamknąłem ten punkt porządku obrad. Spokojnie, niech pani się nie denerwuje. Niech pani się nie denerwuje. Wszyscy, chodzi o konkretnie w tym punkcie porządku obrad? Jest też punkt sprawy różne wolne wnioski, może w tym punkcie. No nie wiem, punkt został zamknięty, jak państwo uważacie? Co w opinii na
To są jeszcze zmiany w budżecie poza tym, na zmiany typu dosłownie. Dziękuję bardzo. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapy na lata 2018-2021 w wersji przeze mnie odczytanej przed chwilą, proszę o podniesienie rękę za tym projektem uchwały. Czternaście głosów za. Kto jest przeciw? Trzy głosy przeciw. Kto się wstrzymał? Wstrzymujące trzy głosy. Związane Miejskie Łapa 14 głosami za, przy trzech przeciw, trzech wstrzymujących przyjął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapa na lata 2018-2021. I kolejny punkt porządku obrad, punkt 11. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na początku może czytam projekt uchwały. Uchwała nr 44/18 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211 i artykułu 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje. W uchwale nr 40/358/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łapy na, rok 2018 rok wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 306 613 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 3. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Budżet gminy na 2018 rok po dokonanych zmianach wynosi. Ustęp 1. Plan dochodu budżetu gminy 102 725 909 zł. Z tego bieżące w wysokości 77 680 170 zł. Majątkowe w wysokości 25 045 739 zł. Ustęp 2. Plan wydatków budżetu gminy 110 545 197 zł z tego. Bieżące w wysokości 69 386 407 zł. Majątkowe w wysokości 41 158 790 zł. Paragraf 3. Deficyt budżetu w wysokości 7 819 288 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z ustęp 1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 7 648 575 zł. Ustęp 2. Wolnych środków w kwocie 170 713 zł. Paragraf 4. Wykonanie prosi burmistrza biura. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Był ten punkt również omawiany na posiedzeniu wspólnej komisji. Proszę pana przewodniczącego Komisji Finansowej Gospodarczej o opinię w tej sprawie. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Teraz dyskusja w tym punkcie porządku obrad. Proszę bardzo pana radnego przewodniczącego, proszę. Pana burmistrza, te 30 tysięcy w tej świetlicy, co tak skoczyło, nie mogę o to powiedzieć. Proszę bardzo panie. To ja chcę się upewnić, czy ja dobrze rozumiem to pytanie, które wtedy padło na komisji, bo my, ja rozumiem, że my mówimy o zmianie w budżecie, która była realizowana wcześniej. Bo w tych zmianach do budżetu, które dzisiaj procedujemy, to nie ma zmiany tej wartości. Ta zmiana została zrobiona wcześniej i ona wynikała z tego, że zwiększyliśmy nieco zakres prac, tak? Znaczy dopracowali, tak. W projekcie wykonawczym tam głównie dotyczyło to więźby dachowej, tak? To było doprecyzowanie dotyczące więźby dachowej i wykonania posadzek. I w związku z tym, zresztą były też takie zalecenia ze strony starostwa powiatowego. My żeśmy te zalecenia uwzględnili, zmieniliśmy dokumentację, doprecyzowaliśmy te rzeczy, stąd zwiększył nam się koszt realizacji tego przedsięwzięcia. Bardzo panie burmistrzu. Proszę bardzo panie radny Sota. W związku z tym, że w uchwale
planowana jest, w projekcie uchwały planowana jest zmiana w budżecie dotycząca zmniejszenia kwoty o 119 tysięcy złotych wydatków związanych z realizacją zadania budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki i przeznaczenie tej kwoty na remont w placówkach oświatowych w szkole podstawowej nr 1 i w przedszkolu nr 1. Chciałabym w imieniu blisko 100 osób, mieszkańców osiedla Barwiki, złożyć prośbę do Rady Miejskiej tej treści. My niżej podpisani zwracamy się z prośbą o wykorzystanie zabezpieczonej w budżecie miasta na rok 18 pełnej kwoty 280 tysięcy złotych na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki. Prosimy o ogłoszenie kolejnego przetargu na kontynuowanie rozpoczętych prac, tak aby w pełni wykorzystać środki finansowe i nie zmieniać przeznaczenia i wydatkowania. Niewykorzystanie tych środków oddala przygotowanie naszych ulic do użyteczności, o co prosimy od kilkudziesięciu lat. Prosimy o uczciwe potraktowanie złożonych na początku kadencji zapewnień, że przeznaczona w budżecie miasta na osiedle Barwiki kwota 900 tysięcy złotych zostanie wykorzystana na budowę kanalizacji deszczowej, co i tak nie rozwiąże naszych problemów, ale przybliży moment, kiedy nasze ulice będą w pełni funkcjonalne. Jednocześnie przypominamy, że po wielokrotnych interwencjach, zakopaniach w błocie i uszkodzeniach samochodów obiecano nam zostało doprowadzenie ulic do przyjezdności po zimie. Mamy już wiosnę i sprzyjające warunki atmosferyczne. Niestety w tym temacie ani na osiedlu Barwiki, ani na końcu Glinianej nic w tej kwestii nie zostało zrobione. Do tego pismo mieszkańcy, którzy jest to blisko 100 podpisów mamy na tej prośbie, dołączyli pismo, które składali w 17 roku. Przeczytam Państwu radnym odpowiedź, którą pozyskali w październiku 17 roku. W nawiązaniu do Pani pisma z prośbą mieszkanki ulicy Barwikowskiej, z prośbą o działania zmierzające do odwodnienia ulicy Barwikowskiej, informujemy, iż w obecnej kadencji podjęte zostały kroki zmierzające do budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Barwiki. Zgodnie z projektem całość wód opadowych z ulic Barwikowskiej, Wodzickiego i Puchalskiego kierowane będą kanałem deszczowym do rowu odpływającego w kierunku północnym i od tamtego miejsca rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej. Została wybudowana już część kanału na ulicy Puchalskiego i Wodzickiego. W przyszłym roku również zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na kolejny odcinek. Odcinki ulic po wykonaniu kanału zostaną utwardzone tymczasowo tłuczniem betonowym. Proszę Państwa, te 100 osób, blisko 100 osób bardzo chętnie dzisiaj by przyszło, ale oni byli tu już nie jeden raz. I te pismo, i te podpisy, i ta prośba, to jest prośba do Państwa radnych, do Rady Miejskiej. Bo Rada, głosując w budżecie na 18 rok, gwarantując te 900 tysięcy na te osiedle, które tonie w błocie, zapewniła, dała możliwość tego, że ta kanalizacja w jakiś sposób przybliży do normalnego życia na tym osiedlu, do normalnego funkcjonowania. Tak jak ja powtarzam się, bo temat jest, myślę, znany. Niemniej to są ostatnie pieniądze zagwarantowane i byłaby możliwość, bo jest jeszcze wczesna pora, na to, żeby jednak ogłosić ten kolejny przetarg i kontynuować budowę tej kanalizacji. Zwracam się z serdeczną prośbą, składam to na ręce przewodniczącego te pismo i proszę Państwa o zrozumienie tych ludzi. Bo oni tutaj byli, oni za każdym razem po prostu, no cóż tu można innego powiedzieć, gdzie tak jak zdajecie sobie sprawę, za każdym razem mowa jest o tym, że tam nie da się żyć, tam po prostu się nie da żyć. Jeżeli były te pieniądze i w połowie zostały wydane i w połowie jest robota zrobiona, bo tam naprawdę do końca tej deszczówki to jeszcze brakuje, nie mówiąc o nie mówimy o utwardzeniu na wierzchni, mówimy o kropli, która jest w morzu tych potrzeb na Barwikach. I żeby tego nie dać, gdzie uczciwie było po prostu zaplanowane, żeby tego nie wykonać, odebrać im to, zwracam się do Państwa z prośbą o potraktowanie tego problemu poważnie. Bo za każdym razem, jeżeli wstrzymuję się albo jestem przeciwna,
wydatkom zbytecznym w tym naszym budżecie, to za każdym razem myślę, że są po prostu potrzeby wyższego rzędu. I to jest taka właśnie potrzeba. Jeżeli są pieniądze na rzeczy, które są niekonieczne, niekonieczne dla miasta i dla mieszkańców, to jest priorytet, gdzie były zapewnienia na korytarzu w pierwszym roku po konsultacjach, że to za te 900 tysięcy, tak żeby tą kanalizację... Proszę Pani, Pani już po raz kolejny się powtarza, ja też chyba pozwolę powtórzyć się. Przepraszam Pani Przewodnicząca, że weszłam w słowo, bo myślę, że to jest cały czas powtarzanie czegoś, co się staje po prostu przez Panią przekazywane, po prostu kłamstwa staje się prawdą. Powtórzę to do znudzenia po raz kolejny raz. Proszę Państwa, mówiąc o inwestycjach w 2015 roku, mówiliśmy o kosztorysowych wartościach i jeżeli to po raz kolejny Pani swoim mieszkańcom, swoim okręgu to przekazuje, to proszę wziąć na to odpowiedzialność, ale proszę nie zarzucać mi kłamstwa, bo rozumiem, że jest rozżalenie. Rozumiem, że wiosną były drogi nieprzejezdne nie tylko na Barwikach, ale w wielu, wielu miejscach. To nie tylko tam było to, ale przekazywanie nieprawdziwych, kłamliwych informacji jest delikatnie rzecz ujmując nie w porządku, bo to naprawdę delikatnie. Możemy się sprzeczać co do jakby zakresu inwestycji, możemy się sprzeczać co do ważności poszczególnych inwestycji, nawet tych i w szkołach, tak? Teraz co mówimy o zaleceniach sanepidowskich, co mają być zrobione. Niemniej jednak bardzo proszę nie mówić o moich zapewnieniach, czy na tej sali, czy też w korytarzu, że mówiłam o tym, że te wszystkie, ta cała kwota 900 tysięcy będzie wydatkowana na kanalizację deszczową. Mówiliśmy o wartości kosztorysowej i też to do znudzenia będę powtarzała, bo to, co Pani mówi, jest po prostu nieprawdą. Panie Przewodniczący, chciałabym zwrócić Panu uwagę, ponieważ to, jak mi jest przerywana wypowiedź, to na to Pan nie reaguje absolutnie. Więc jeżeli mówi Pan o zasadach jakiegoś kulturalnego zachowania, to chciałabym w tym momencie powiedzieć Panu, że ja nie będę się przekrzykiwać, żeby za chwilę nie usłyszeć, że jak się mówi podniesionym głosem, to radny Michno złoży wniosek o zamknięcie dyskusji, bo ktoś mówi podniesionym głosem. Więc proszę obserwować wszystkich rozmówców i jak ktoś przerywa, nie wysokich tonów wypowiedź, to po prostu też reagować słusznie. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli dla tych Pani Burmistrz, mieszkańców nie ma żadnego znaczenia, czy oni mówią, czy Pani to nazywa kosztorysowym, czy materiałowym, czy finansowym zakończeniem, sfinalizowaniem tej inwestycji. Oni mają błoto po kolana i nie mogą wysyłać normalnie dzieci do szkoły samych, ani po prostu topią się w błocie. I dla nich to nie ma znaczenia. Informacja taka, że na kanalizację deszczową było na początku kadencji zagwarantowane 900 tysięcy, to była informacja, którą oni uznali, że za te pieniądze to być może jakieś światełko w tunelu po 3 latach czy po 4 latach kadencji zobaczą. Mija ten okres. Nie ma po prostu zrealizowanej inwestycji, która to, co jest zrobione, to jest po prostu i tak namiastka, która w żaden sposób nie przekłada się na jakość tam życia. I tylko to chcę powiedzieć. Nic poza tym. Apeluję do Rady z prośbą o po prostu, zgłaszam wniosek o wyłączenie punktu tego, w którym mamy te pieniążki przekazać na inny cel, z wyłączenia z tej uchwały w sprawie zmian w budżecie na 18 rok. To ja tylko prosiłabym bardzo Panie Przewodniczący, żeby może doprecyzować ten wniosek i wskazać źródło finansowania, z którego mamy zrobić remonty przedszkolu numer 1 i szkole podstawowej numer 1. Proszę bardzo, Pan Maciej Wisza. Szanowna Pani Radna, ja zamykam dyskusję. Nie dlatego, że ktoś mówi podniesionym głosem, tylko myślę, że są tylko temu jeszcze inne przesłanki, także tutaj merytorykę wypowiedzi, czy też wypowiedzi emocjonalne. I też tutaj w nawiązaniu do Pani wypowiedzi poprzedniej, to powiem tak, no dobrze, że Pani to artykułowała, że Pani jest przeciwna budżetowi, że Pani się wstrzymuje, nie głosuje za budżetem, bo jeśli chodzi o Barwiki, no to byliśmy tu ujęta inwestycja, ta inwestycja, tak jak Pani Burmistrz powiedziała, w tej kadencji, w poprzedniej kadencji nie było tam nic ruszone. Czyli rozumiem, jak ktoś głosuje za budżetem, to czyli za inwestycją, skoro Pani głosuje
przeciw, bo pani się strzyma, czyli pani gdyby nie do końca idzie za tą inwestycją. I nie wiem, czy to pani też artykułuje swoim mieszkańcom, że, no, że pani nie głosuje za budżetem, za inwestycją dotyczącą swojego podwórka. Tak, w ten sposób. Dziękuję. Proszę bardzo, pani Barbara Lekert. No, pan to może sobie interpretować rzeczywiście, jak panu pasuje w kwestii tego, czy ktoś głosuje za, czy przeciw, tak? Bo może być za budżetem, ale nie w takim kształcie, tak? Dlatego wtedy albo się wstrzymuje, albo głosuje przeciw, tak? Taką opcję też możemy przyjąć, więc każdy tutaj, proszę mi mówić, swojej jedynej słusznej interpretacji tego, w jaki sposób ktoś głosuje. A inna sprawa dotycząca tej sytuacji, o której przed chwilą mówiliśmy, chciałam zapytać pana burmistrza. Pan obiecał na komisji, że pan przygotuje właśnie taką informację, z której będziemy mogli zobaczyć właśnie o prawdziwości słów, które tutaj jakby nieustannie państwo powtarzają, tak? Że został wykonany jakiś ten zakres rzeczowy, czyli to, co było obiecane, a że mieszkańcy mieli, nie wiem, pecha czy szczęście, że te inwestycje, na tych inwestycjach powstawały oszczędności i dlatego też nie wydatkowano całej kwoty. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Proszę państwa, taka informacja została przeze mnie przygotowana i przekazana pani radnej Nicota. Wyszedłem z założenia, że to była prośba pani radnej, nie przekazałem to tylko na ręce pani radnej. Natomiast jeżeli państwo jesteście też zainteresowani tą informacją, to możemy tę informację oczywiście przesłać do wszystkich państw. Bardzo, panie burmistrzu, pan radny Rzekowski, tak? Panie radny, no, o merytoryce radnego Rzekowskiego to lepiej pan nie dyskutuj. Bo jeżeli pan chcesz podyskutować o merytoryce, to pan chyba głowę gdzieś w chmurach dzisiaj zostawił. Ja pytałem, co się działo od października, a pan zamyka mi dyskusję, że ja podniesionym tonem mówię? Tutaj trzeba walić pięścią w stół za te wasze draństwo, co wy tutaj wyczyniacie. Bo inaczej nie można nazwać tego. Proszę, nie można tego nazwać. To jest pana opinia prywatna. Tak, tak, proszę, moja opinia prywatna. Tak, proszę powstrzymać się. Tak. Proszę bardzo, panie Bożanek. To jeszcze ja mam do pana burmistrza. Panie burmistrzu, bo ja to nawet nie miałam możliwości sprawdzenia, ale pani Micota mówi, że ta informacja została przekazana mailowo o 10.01. Sorry, no to nie pofatygował się pan, żeby chociaż wydrukować kilka egzemplarzy i dać nam ten papier? Czy jakoś, Pani radna, ja jeszcze raz powtarzam. Zrozumiałem, że o taką informację poprosiła pani radna Micota. Przekazałem to, być może była to godzina 10, tuż przed samą sesją, to też jest prawda, ponieważ niestety wcześniej nie udało mi się tego dokończyć i zrealizować w taki sposób, żeby to była sensownie przygotowana i treściwa informacja. Jeżeli to jest za późno, to mogę tylko państwa za to przeprosić, po prostu wcześniej nie byłem w stanie tego przygotować. Natomiast jeszcze raz powtarzam, uznałem to za wniosek i prośbę pani radnej i co to, i tylko pani radna dlatego to otrzymała. No ale, a ja nie składałam do pana, nie rozmawiałam z panem na komisji? Znaczy, pytała pani o to, ale nie odniosłem, znaczy nie było jakby ze strony pani wprost prośby, żeby to pani też przekazać. No pani radna, to żaden problem. Ja jeszcze raz mówię, że ja to przekażę. Zrozumiałem, że jest to tylko prośba dotycząca pani radnej i co to. I tyle. Jeżeli trzeba, to możemy to za chwilę wydrukować i państwu przekazać. No ale i właśnie o to chodzi. Bo, wie pan, takie też podkreślanie co chwila, że przygotowanie czegokolwiek nie jest problemem w sytuacji, kiedy my nie otrzymujemy tej odpowiedzi, to nawet, nie wiem, ja nie lubię używać żadnych słów, ale naprawdę nie jest to fajna sytuacja, bo ona zawsze jakby stawia nas, że oczekujemy nie wiadomo czego, ciągle się czepiamy, tak? No niech pan na logikę. Ja tylko przypomnę tak, pierwszą sytuację z komisji, którą właśnie wydawało mi się, że to jakby ja powiedziałam, że skoro ciągle ten temat jest podnoszony i ja na przykład znajduję się w grupie tych osób, które tak do końca jakby nie rozumieją tego sporu, tak? Bo dla mnie też było istotne to, że skoro tam jest tak dużo pracy do wykonania na tych barwikach i rzeczywiście ta sytuacja wygląda źle, no to naprawdę te pieniążki, które są, przeznaczmy. Państwo cały czas mówili o zakresie rzeczowym, więc dlatego o tym powiedziałam.
Pani Asia może wystąpiła z jakimś wnioskiem formalnym, ja nie, ale powiedziałam, panie burmistrzu, to wreszcie może pan przygotuje taką informację, z której rzeczywiście będzie wynikało to, co pan mówi, tak, że jeśli zaplanowaliśmy odtąd dotąd, to wykonaliśmy, a że to kosztowało trochę taniej, no to jakby zostały pieniądze. I pan powiedział, że pan to przygotuje, tak? To jest jedna rzecz, a druga to jest taka, no to jeśli o 10:01, dlaczego jeśli przygotowane są jakieś nowe projekty, bądź no to przynoszone są nam na biurko kładzione, tak? No to wydawało mi się oczywiste, że skoro pan nie zdążył przygotować wcześniej, żeby przesłać mailowo, to jeśli przygotowujemy minutę przed czy minutę po rozpoczęciu sesji, no to można było wydrukować i położyć chociaż na biurku. Chcę panu wytłumaczyć niefajność tej sytuacji, gdy pan podsumowuje to słowem, że nie ma żadnego problemu. Chcę wytłumaczyć panu, gdzie jest ten problem i niefajne pana zachowanie. Dziękuję bardzo pani radę. Ja to bardzo prosiło o spokojnie przy nastroju, bo rzeczywiście informacja jest przygotowana, nie powinien chyba ją skierować, doruczyć państwu, nie ma żadnego problemu z tym. To jest żaden tam problem i naprawdę nie bijmy, że tak powiem, pijamy. Proszę bardzo, panie burmistrze, trzech panie sercu. Proszę państwa, jeszcze raz chciałem podkreślić jedną prostą sprawę. Potraktowałem to jako prośbę pani radnej Cota i zgodnie z swoim zobowiązaniem, z swoją obietnicą, dostarczyłem taką informację pani radnej. Natomiast nie odebrałem tego w ten sposób, żeby tę informację przekazać wszystkim państwu. Natomiast jeżeli teraz widzę, że jest taka potrzeba, że każdy z państwa chce tę informację otrzymać, to ja ją państwu chętnie przekażę, bo tutaj nie ma nic do ukrycia. I ta informacja potwierdza to, co mówiłem na komisji, że nie wykorzystaliśmy całości kwot, natomiast zrealizowaliśmy całość zakresu rzeczowego, który był przyjęty do realizacji w poszczególnych latach. Natomiast jeszcze raz powtarzam, znaczy ja się czuję troszkę niekomfortowo do tego, że uważam, że wykonałem to, do czego się zobowiązałem, natomiast teraz widzę, że jest jakiś poważny problem, bo ktoś czegoś nie dostał, a w moim przekonaniu nie prosił o to, żeby to dostać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pana radny, ale momencie. No dobrze, nie będzie od nas, proszę. Tylko krótko proszę. I pani, panie Basiu, żeby niepotrzebnie nie kręcać czegoś, co uważam, robi niczego. No. Dobrze, panie przewodniczący, proszę mi nie zarzucać, bo chyba naprawdę nie należy do osób, pani mówi, o co pani chodzi, bo naprawdę szkoda. Dla mnie nie szkoda, żeby wyjaśnić sytuację do końca. Dobrze. Bo skoro pan burmistrz potrafi jakby ubolewać, że się czuje niekomfortowo, no to ja naprawdę nie wiem, gdzie tutaj, jakimi kategoriami trzeba myśleć, że informacja, jedną kwestią jest przygotowanie informacji, a drugą jakby przekazanie jej, tak? To choćby nawet dla pani Micoty przekazanie minuta po, bez wydrukowanego wzoru, no to nie wiem, bo zapytałam panią, czy pani otrzymała informację i mówi, że nie, niestety nie może otworzyć, bo jest w jakimś takim pliku, którego programu nie ma do otwarcia, no. No więc wydaje mi się, żeby nawet można było skorzystać. No pomyślmy trochę, to tak jak pan powiedział, jeśli nie ma problemu, to dlaczego nie przyszło panu do głowy, żeby wydrukować i położyć nam na biurku? I więc niech pan jakby nie ubolewa, że pan się czuje niekomfortowo, bo pan wykonał, ale wykonał pan nierzetelnie, tak? Informacja, kwestia, coś, co pan wykonał, ale w jaki sposób pan to przekazał? Pan, momencie, proszę państwa, pan burmistrz powiedział dosyć wyraźnie, że z komisji wyciągnął taki wniosek, że pani Micota prosiła o jakieś informacje i te informacje jej przygotował. To jest pierwsza sprawa. W tej chwili okazuje się, że trzeba było te informacje przekazać wszystkim, tak jak wychodzi i chyba nie ma problemu, żeby to przekazać państwu i to wszystko. Ale niektóre informacje... Ale ja pani nie udzieliłem głosu. Ja bym chciał jedną taką prośbę czysto techniczną, porządkową. Jeżeli to jak gdyby budzi tego typu dzisiaj kontrowersje i problemy, tak, że ja czegoś nie zrozumiałem, być może, no, może trochę jestem mało ogarnięty i mało percepcyjny, ale w związku z tym mam bardzo... Pani, dobrze, nie dyskutujmy na ten temat, ale w tym kierunku zmierzały pani wypowiedzi. W związku z tym, proszę państwa, ja bardzo proszę, żeby następnym razem artykułować to w sposób bardzo prosty i konkretny. Jeżeli chcecie coś uzyskać, to bardzo proszę, żeby to było artykułowane na komisji, znajdowało się w zapisie z protokołu z komisji. I wtedy będziemy te rzeczy procedować, tak? Że państwo nie będziecie mieli do mnie nic pretensji. Natomiast jeżeli klik się nie otwiera pani, to przepraszam. To jest normalny
plik wordowski, który generował mój komputer, tak? To nie są jakieś tam nie wiadomo jakie pliki. Może to jest taka nasza wersja, której oprogramowanie nie każdy otwiera. Natomiast to, że przesłałem to o godzinie 10 czy 10.01, nie jest to złośliwość z mojej strony, po prostu dopiero w tym momencie zdążyłem to skończyć. Żeby on zapadł po kości wcześniej. Ja tutaj nie chciałbym odpowiedzieć pana burmistrza, ale tak, prośba taka została sformułowana w środę wieczorem na komisji. No nie wydaje mi się, żeby pan burmistrz przez cały piątek na pewno miał mnóstwo zajęć i jeżeli to zrobił dzisiaj rano, przygotował to dzisiaj rano, bo tak myślę, że jeżeli ta informacja została przesłana, to dzisiaj dopiero była po prostu kończona ta informacja. Więc ja nie widzę tutaj żadnego problemu, proszę Państwa. A to, że o tą informację poprosiła pani radna Micota i do niej została ta informacja przesłana, to ja to jest tutaj nie widzę nic różnego. Proszę, proszę bardzo, pani radna Micota wcześniej. No? Ja pani Basia oddam głos, bo to chyba kontynuacja będzie, bo ja chcę trochę z innej beczki. Ja chcę tylko ostatnie słowo, tak? I już nie chcę do tego wracać, bo cały czas jakby pan chcę powiedzieć, że o czymś innym pan mówi. I pan nie musi jakby przepraszać, że wcześniej pan nie miał czasu, bo być może tak było, być może informacja była rozległa. Ja nie zakwestionowałam tego, że pan przygotował to minutę po 10:00, tylko że jeśli właśnie tak się okazało, że było minutę po 10:00, no to logicznym było, żeby ktoś mógł to zobaczyć, wydrukować to i położyć na biurku, tak? A nie przesłać dla Asi, dla jednej tylko osoby i jeszcze przecież nigdy pan nie mamy pewności, że ktoś ma możliwość nawet odebrania tej informacji, bo jestem na sesji nie po to, żeby otwierać teraz tutaj informacje, tylko zwyczajne o to mi chodzi. Żadna pretensja, że pan wcześniej nie miał czasu, bo nikt tego panu nie kwestionuje. Tylko to, że trzeba było właśnie pomyśleć o tym, że jeśli tak wyszło, że się później przygotowało, trzeba było wydrukować kartkę i po prostu położyć te dwie czy trzy kartki tej informacji, tak? Dziękuję. Proszę bardzo, panie Zanicoto, potem pan się Maciej Miśno. Chciałam powiedzieć, że po prostu przy okazji właśnie tego głosowania radny nie powinien wyciągać wniosków, czy zagłosować za moim wnioskiem po obserwacji i po słowach moich i po słowach burmistrza. Radny, chcąc podjąć decyzję, czy faktycznie tak się sprawy mają, powinien mieć na dokumencie wyjaśnienie, o co ja pamiętam, że pani Basia prosiła o to na komisji, ja z uporem maniaka, bo ja te dane wszystkie wiem. Więc to, że ja tak jakby nie otworzyłam tego pliku, to nie robię z tego żadnego problemu, bo dla mnie te dane są znajome i o kosztach w poszczególnych etapach i o tym wykonaniu. Tyle, że ja chciałam tak jakby państwu, bo jak można podjąć decyzję, głosując za moim wnioskiem? Na podstawie czego? Na podstawie czego, że Micota znowu opowiada o barwikach, że nie jest wykonane, nie jest wykonana, nie jest zrealizowana ta inwestycja, a pani burmistrz tłumaczy, że jest wykonana. I jak radny, który nie ma dokumentu przed sobą, ma podjąć decyzję, czy można przesunąć te pieniądze, które zostały się z ostatniego przetargu, czy nie można? No ja nie wiedziałabym. Ja chcąc głosować w zgodzie ze swoim sumieniem i uczciwie podjąć decyzję, to po prostu muszę mieć informację, muszę mieć materię. I jeżeli tutaj jest informacja, pan burmistrz mówi, że proszę jasno artykułować swoją prośbę, no to ja wracam do swojej wypowiedzi sprzed godziny, gdzie ja pani dyrektor MOPS-u miesiąc temu bardzo jasno na sesji wyartykułowałam swoją prośbę, po czym po miesiącu czasu nie mam odpowiedzi. I to jest takie właśnie działanie, że jak się napracujesz i będziesz z uporem maniaka, gdzie wychodzisz na to, że pianę bijesz, bo przecież nie chodzi o dobro mieszkańców i o to, że co suweren chciałby, żeby zrobić z pieniędzmi podatników, no to dochodzi teraz do takiej sytuacji. Ja chcę tylko odpowiedzieć pani burmistrz, skąd wziąć pieniądze na zalecenia sanepidu
odnośnie nowych, jakichś tam po prostu remontowych prac w jedynce i w przedszkolu. Ja chciałabym zapytać, czy jeżeli się kupuje świecidełka i inne zbyteczne zakupy robi za gminne pieniądze, po prostu, które są publicznymi środkami, to czy wtedy nie wypadałoby po prostu zorientować się w tych potrzebach, które później musimy je po prostu zrealizować? Bo teraz tłumaczenie, że na barwikach na ostatnim etapie znowu zaoszczędziliśmy, to też jest dziwne, że co roku przez 3 lata z rzędu tylko w tych praktycznie, tu jest po prostu ta oszczędność, więc nie wiem, zachodzę w głowę, jak te kosztorysy są tworzone, że za każdym razem takie są oszczędności, czyli one akurat tylko na barwikach. Więc chciałabym właśnie zapytać, czy to jest dobre, że jak się kupuje, zamawia się bez przetargu. Miała pani podać, skąd te pieniążki wziąć. Proszę bardzo, przedstawienie, skąd te pieniążki wziąć. Ja nie miałam podać, panie przewodniczący, ja nie miałam pani podać, bo ja złożyłam wniosek. Pani wskazała źródło sfinansowania. A ja chcę panu powiedzieć, że jeżeli się kupuje świecidełka bez przetargu i są na to pieniądze i znajdują się pieniądze na wiele innych rzeczy, bardzo zbytecznym w tym mieście, to proszę później nie tłumaczyć radnym, że to jest potrzeba wyższego rzędu, bo jest sanepid, który zalecił i koniecznie trzeba po prostu akurat z tej inwestycji zagwarantowanych pieniędzy przeznaczyć je na akurat na taki wydatek. Mi się wydaje, że pani się radna mnie od dzisiaj i pani powinna wiedzieć, że skoro planuje się tego typu, po prostu nie będzie się wskazać źródło finansowania. I to tylko to chciałem podkreślić. Pan Maciej wiechnął wcześniej, proszę bardzo. Ja chcę odpowiedzieć. Jak można zobowiązać radnego do wskazania źródła finansowania pieniędzy, puli pieniędzy, które były zagwarantowane w budżecie na tą inwestycję? Panie przewodniczący. Ale proszę pani, dysponentem budżetu jest pani burmistrz, ona proponuje ten sposób, to chce gospodarować. Jeżeli pani ma inny sposób, to proszę wskazać źródło finansowania. Pan radny Maciej wiechnął, proszę bardzo. Ja może tak chciałem troszeczkę odnieść do wypowiedzi pani Ekier, bo tutaj tak jak ja odczułam, że jest jak gdyby rzeczniczką pani Micoty tutaj w tym momencie, to czy się chodzi o budżet. Ja powiem tak, jeśli chodzi z budżetem, to powiem tak, ja powiedziałam swoje zdanie, pani może mieć swoje, ja pani nie narzucam żadnego zdania, tylko pani próbuje mnie pouczyć, czy tak. Podobnie tak tutaj, jak tutaj zrobiła pani wykład dla pana burmistrza. Później dowiadujemy się od pani radnej Micoty, że jednak ona nie widzi z tym problemu, bo ona zna te cyferki. Także tutaj to, tak jak pan przewodniczący powiedział, że to nie do końca potrzebna, jak gdyby taka mocna emocjonalna dyskusja. A jeśli chodzi o te wnioski na szkoły, no to widzicie państwo, potrzeby są duże. Także szkoda, że dzisiaj akurat na sesji nie ma tutaj jak gdyby przedstawicieli Komitetu Obrony Szkoły, bo tutaj jak gdyby widzimy, gdyby, że pani radna Micota, gdyby te pieniążki chce zabrać do tej jedynki, tak? Także tutaj przedni wydawało mi się tych miesiącach tak mocno wspiera szkołę numer 1. Pani radna proszę mi nie przerwać. Przed chwilą pani mówiła, pouczała panią burmistrz i pana przewodniczącego. Dobrze, znaczy wie pani, ja tak nie mówię, tylko mówię argumenty, tak? Mamy budżet, mamy pieniążki wskazane na szkołę numer 1, tak? I są pieniążki, skąd one będą przeniesione. I tutaj wydaje mi się, że tutaj no, zalecenia są jak najbardziej. No tutaj, skoro pani wnioskuje, żeby te pieniążki zabrać, te jedynki i też ich przedszkola, to jak gdyby, no, to jest jednoznaczne. No, szkoda, mówię, że nie ma przedstawicieli jedynki, jak oni do tego tematu by się odnieśli. Dziękuję. Możecie rozpoznać swoją koleżankę? Przepraszam bardzo. Ja chciałbym się... Jaką koleżankę? Słucham. Ale ja bardzo przepraszam. No, ale jaką prośbę? Weź mi pan mikrofon i powie pan prośbę do mikrofonu. Głos ma pan radny Adam Kwiatkowski. Proszę bardzo, panie Adam. Ja rozumiem mieszkańców Barwik, ale ja w tym roku też byłem parę razy na ulicach Kręcowej, Jasinowej, Kondawiowej, Strażackiej, tam wcale sytuacja wcale nie jest lepsza. Jeżeli zostały jakieś pieniążki, tak, i wcześniej, na samym początku kadencji, jeżeli zostaną jakieś pieniądze, to zrobimy ponowne konsultacje. Niemniej jednak uważam, że potrzeby w szkołach, w przedszkolu numer 1, w tym momencie, jeżeli możemy te pieniążki zagospodarować w ten sposób, to uważam, że powinniśmy tak zrobić.
czy również inni mieszkańcy. Też spędziłem ponad półtorej godziny na tym osiedlu Krańcowej Jasinowej. Tam też są potrzeby i też uważam, że mieliby prawo do tych pieniędzy, żeby tam również cokolwiek można było zrobić na tych drogach. Dziękuję bardzo. Radny Przemysław Jaroszewski. Do pana Michno. Po co tyle zmian w budżecie, jeżeli był taki cudowny i żeśmy go przegłosowali? Druga sprawa. Dzisiaj oddajemy pieniążki z siłowni. Nauczycieli WF-u, dziecię, którzy bronili. Dlaczego dzisiaj nie ma tej dwugodzinnej dyskusji, dlaczego oddajemy? Wtedy dwie godziny jeszcze dyskutowali, jak ona jest potrzebna. O remoncie wydęce nie było mowy, chociaż Sanepid już od roku prosi. Mówiliśmy, że to jest bez sensu i nie ma żadnych podstaw. Czemu dzisiaj? Podyskutujmy o siłowni. Dlaczego, panie Piotrze, na przykład rezygnujemy z tej siłowni? Powiem panu, czemu te miesiące więcej? Była budynka ważniejsza, a dwa miesiące temu nie była budynka ważniejsza? To są właśnie zmiany w budżecie. Ja bym wolał... Nie krzyczeć, proszę. Ja bym wolał też, żeby każdy punkt w budżecie był głosowany oddzielnie. Wiem, że tego się nie da. Będzie się pakietem. Ja wiem, że jedynce chciałbym dać, dlaczego mam nie dać? Ale potem widzę, że na siłowni 50 tysięcy w tym samym głosowaniu, no to ja tu nie widzę logiki. Pan radny panu odpowie, wyjaśni. Pan Piotr odpowiada. Panie Przemku, nie rezygnujemy z siłowni, tylko inny sposób finansowania i zakup nowego sprzętu do tej siłowni. Jeżeli rozszerzymy tę bazę przy basenie, i tak jak planujemy od początku, że będzie tam siłownia, będzie tam sala do fitnessu, to będzie bardzo fajne miejsce, w które przychodzą rodzice, dzieci może pływają, rodzice korzystają z siłowni, mamy idą na fitness, będzie to bardzo fajnie zorganizowane. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, panie Przemku, były i zawsze będą zmiany w budżecie. No nie da się tego tak ustalić, żeby nie było zmian w budżecie. Zawsze będą. Na każdej sesji są. To jest po prostu niemożliwe, żeby nie było zmian w budżecie. To tak jakby pan zaplanował sobie budżet rodzinny i co na cały rok i już pan wszystko wykona w 100%? Nie da się tego tak zrobić. Proszę bardzo, pan Ewa się myślał? Jako, że personalnie zostałem wywołany do tablicy, no to myślę, że się odniosę do tego tematu. Także tutaj rozumiem wypowiedź pana Jaroszewskiego, czyli będzie pan głosował za zmianami w budżecie, czyli 90 tysiącami na jedynkę, na remonty. Czy nie będzie pan, bo tak nie do końca zrozumiałem, a z tego co wiem, to chyba jest pana okręg wyborczy, także powinien pan zawsze wspierać swoje podwórko, tak? Dziękuję bardzo. Dlatego, ale ja nie dostałem dalej odpowiedzi, dlaczego nie robimy tej siłowni. Przyznaliśmy pieniądze, były one w budżecie 50 tysięcy. Podnieśliście ręce, czyli mieliśmy te fundusze na te zadania. Ale może pani burmistrz jeszcze panu wyjaśnić, skoro pan Piotr nie potrafi. Rzeczywiście, proszę państwa, ale ja jak zwykle powołam się do tego, co wcześniej mówiłam. Powtórzę to. Mam nadzieję, że zostanie teraz to odebrane w taki sposób, jak ja to przekazuję. Proszę państwa, jak rozmawialiśmy o zabezpieczeniu środków na siłownię, to co powiedziałam? Powiedziałam, że proszę państwa o to, żeby te środki były zabezpieczone, żebyśmy mogli jakby procedować, sprawdzić ten sprzęt, zobaczyć, jakie są możliwości, ale podkreśliłam jeden aspekt bardzo wyraźnie, że czy my tę siłownię kupimy teraz, czy nie, to pomieszczenia znajdujące się właśnie w tym miejscu będą wykorzystywane przez Ośrodek Kultury Fizycznej właśnie w tym aspekcie, o którym mówił pan radny Bułgosin. I to jak najbardziej jest aktualne, ale proszę państwa, tak naprawdę to wielu z państwa się dołożyło nawet do tego, żeby opisać tę siłownię, pokazać tę siłownię jako nieopłacalną, jako pokazującą konkurencję, pokazującą to, że nie warto to kupować. My zbadaliśmy ten aspekt, jeżeli chodzi o kwestie zamówień publicznych, kwestie merytoryczne i formalno-prawne. I proszę państwa, najgorszym w tym aspektem jest kwestia wyceny. Proszę państwa, patrząc na nastrój, jaki panował przy tym temacie, to proszę państwa, nie wezmę na siebie tego, że dokonując tego zakupu będę miała zarzuty, że zostało to nierzetelnie wycenione. I proszę państwa, tylko i wyłącznie z tego powodu zrezygnowałam z tego zakupu, porozmawiałam z dotychczasowym właścicielem na ten temat, natomiast nie rezygnuję z zamysłu takiego, żeby tam ta siłownia funkcjonowała, tylko będzie ona
powstawała zapewne w dłuższym okresie czasu, poszukując innych źródeł do finansowania. Niemniej jednak docelowo jest to miejsce na miejską siłownię, miejski fitness zarządzany przez nas Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś jeszcze uwagi w tym punkcie porządku obrad? Proszę bardzo, pani radna Misotka, tak? Bo, przepraszam, ale nie widzę tego pod słońce. Złożyłam wniosek o wyłączenie z treści uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy punktu dotyczącego przesunięcia środków z osiedla Barwiki na remont placówek oświatowych. Ale to jako poprawka jest. Jako poprawka do projektu. Chciałabym, żeby... będziemy to formalnie jako poprawka do projektu, tylko może to jest panią skarbnik skonsultować, w którym to projekcie idzie. Tak? No taką mam prośbę. Pani rozumie moją intencję. Dziękuję. To rozumiem, tylko prosimy o doprecyzowanie, bo jak mamy to zdjęcie tego zmniejszenia, prawda, z zadania inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji deszczowej na Barwikach, to mamy tutaj no, taką dziurę, jeżeli chodzi o finansowanie remontu w szkole podstawowej numer 1 przedszkole. Na remonty potrzebujemy 151. W związku z tym dobrze byłoby doprecyzować, komu nie dajemy. Czy nie dajemy dla przedszkola, czy nie dajemy dla szkoły i w jakiej wysokości. Tak? Bo na całość tak jakby, no to się nie da tego przyjąć, bo to jest 151 i konkretnie do której jednostki przypisujemy tą zmianę. Jak zdejmujemy, to i albo część tak naprawdę. A jest wiadomo, jaka jest potrzeba w przedszkolu i w jedynce, żeby tak jakby zostawić tą, która się w jakiś sposób zmieści? Proszę Państwa, potrzeby dotyczące przedszkola numer 1 i szkoły podstawowej numer 2 wynikają z zaleceń sanepidowskich. Jeżeli chodzi o przedszkole numer 1, to jest jeden z pierwszych naprawdę etapów takich początkowych wymiany instalacji elektrycznej. Żeby to miało logiczną swoją jakby możliwość funkcjonowania, pani dyrektor wnioskuje o te 90 tysięcy, bo właśnie w takim zakresie wymiana tej instalacji elektrycznej pozwoli, żeby ten etap był funkcjonalny. Dlatego no, tak jest złożone. Natomiast w szkole podstawowej numer 1 jest to zakres działań związany z zaleceniami sanepidowskimi. Czy pani skarbnik mogłaby tutaj w tym momencie po prostu swoją propozycję podać, jak będzie najrozsądniej? No nie przesadzajmy, proszę państwa. Pani skarbnik jest dysponent, jeżeli chodzi o budżet, tak? Ja wskazuję wskazania merytoryczne, natomiast skąd zjąć środki, no to proszę państwa, proszę wskazać, już jeżeli chodzi o panią skarbnik, to ja bym tutaj jednak oponowała, bo ona decyduje o funkcjonowaniu tego budżetu w aspekcie finansowym, natomiast merytorycznym to już są zadania burmistrza. Państwa wola także może być ujęta, ale proszę jakby całość wziąć na siebie. Ja jeszcze tylko z drugiej strony państwu odpowiem tak, proszę państwa, my mówimy o zaleceniach sanepidowskich wszystkich naszych szkół i przedszkoli. Proszę państwa, rozszerzę to. Rzeczywiście tutaj na budżecie przy zmianach są procedowane, no najgłośniej słyszymy o przedszkolu numer 1 i szkole podstawowej numer 1, ale proszę państwa, my mamy także inne jednostki. W tym roku na te najpilniejsze potrzeby, to proszę państwa, no przeznaczamy niecałe 300 tysięcy złotych na 9 naszych jednostek. Proszę państwa, tak naprawdę jest to kropla w morzu, ale tak jak z dyrektorami rozmawiam, etapami, po trochu, po prostu, proszę państwa, robimy. I teraz no, skupiamy się na jakimś takim szczególe. Jeżeli pani radna ma taką wolę, bardzo proszę, ale bardzo proszę zaproponować całościowe rozwiązanie. Proszę bardzo, pani skarbnik, że może. Tutaj pani radna na pewno wnioskowała o zdjęcie punktu drugiego. Włączone, tak? Zdjęcie punktu drugiego w objaśnieniach, tak? Czyli wycofanie tej zmiany w dziale 6 zmniejszenie 119 tysięcy, ale później mamy punkt 6 i 8. W tych punktach należałoby tak jakby wprowadzić korektę do tej kwoty 119 tysięcy złotych. Bo tu mamy 90 tysięcy i 61.
i z tej łącznej kwoty 151 trzeba byłoby 119 tysięcy zdjąć. To ja proszę... Zostawić kwotę, tak mamy tutaj szybko... To ja chciałabym poprosić o parę minut przerwy, żebyśmy to z Panią uzgodniły i żebym ja po prostu mogła coś zaproponować, bo ja no nie chcę gadać głupot, bo nie jestem skarbnikiem miasta Łapy. Chodzi o to, że Pani Burmistrz i Pani Skarbnik są organami wykonawczymi Rady. Jeżeli Rada składa wniosek, to ja chciałabym poprosić o wskazanie, bo ja wiem o tym, ja teraz słyszę, że ja nie daję na jedynkę i na przedszkole. Nie, ja nie daję zabrać pieniędzy z Barwik. Nie, ja nie daję za jedynki, tylko... Pani jest przeciwko propozycji Pani Burmistrz, szybko mówiąc. I myślę, że się to wiedzą, o co chodzi. Chciałabym poprosić o kilka minut przerwy, żeby to skonstruować. Proszę bardzo, ile minut przerwy? 5. 5 minut przerwy. Godzina jest dobrze? 12.40. 12.45, spytamy się. Dziękuję.